Dovahkiin, na 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 na. Tylko jest nam kto? Co chcesz sobie link zrobić? Dzień dobry. Dzisiaj i jutro. Co chcesz zrobić? Powiedz, co chcesz zrobić? Dzień dobry, pan Leo. Powitać. Dobra, Mortki. Zaczynamy. Już jest 43 osoby. Są 43 osoby. Wyłączmy muzyczkę, bo wchodzimy już w rejestry muzyczki giereczkowej. Poczekajcie, dajcie mi chwilę, już się odpala. Booming Games, witamy serdecznie Booming Games. Booming Games to jest chińska firma, która zrobiła Conqueror's Blade'a. My Games to jest firma, która go wydała, a Conqueror's Blade to jest MMO biterne, w które gramy już od 6 odcinków. Witam was serdecznie, jestem Tadeusz. I będę miał przyjemność wam pokazać po raz kolejny Conqueror's Blade'a. To jest takie bitewne MMO, troszeczkę przypominające For Honor, a przede wszystkim bardzo, bardzo przypominające serię, która się nazywa Dynasty Warriors, którą może kojarzycie z dawnych czasów. Czy będzie palenie, rabowanie wiosek? Będzie. Będziemy dzisiaj palić i rabować. No to dobra, przede wszystkim będziemy bardziej palić, mniej rabować. Ach, girls, tak wam powiem. They crazy. Tu nie chcemy, tu nie chcemy. Ja przepraszam, ale ja mam taką akcję, że muszę się przeklikać przez to wszystko. Co on jeszcze? On ktoś coś widzi. Gdzie jest? Nie powiedz, skąd ja mam wziąć, wykonaj wszystkie. Nie chcę tego, ja chcę to. Przeklikajcie mnie to. Święto pracy, ukończ. Sezon ten, dostępne. Nagrody. Gdzieś tu coś mogę wyklikać i odebrać. Ja nie wiem co. A, dobra, widzę to. No, mamy cię. Mamy cię, mamy cię, mamy cię. To jest za każdym razem, jak się tę grę odpala, to trzeba się przeklikać przez całą masę rzeczy. Dobra, tutaj mieliśmy pójść w siłę. Dojdziemy do 40, wtedy zacznę wchodzić w pancerz. Pamiętajcie, dzisiaj mamy dropy. Dropy się zaczną za półtorej godziny, czyli o godzinie 14. Czy inaczej, zaczęły się już, ale trzeba oglądać przez półtorej godziny, żeby te dropy zadziałały. Więc radzę zostać z nami tutaj. Tutaj mamy wszystko. Nie, nie, tak? Wszystko. To tu jest znowu nagrody, aktywności to już było. U, unicy. Ktoś mi awansował na wyższy poziom? Najemnicy. Najemników, czy jak nie chcę. Nie będę hajsów wydawał. Nie mam na co kasy wydawać. Katafrakci. Cokolwiek. Dobrze, to mamy tu. Ja bym chciał, kurczę, to drzewko jednostek i chciałbym cały czas znaleźć jednak moich takich pikinierów, tylko kurczę starczami. I nie mam pojęcia, skąd oni się biorą. Włócznicy domeni, weterani włócznicy. To cały czas nie są ci. Ratanów nie chcę, bo ratany mnie w ogóle ten. Nie wiem po co to mam tych. Dlaczego ta ratanowa armia jest jako osobny ten? Ja nie chcę ratanów. Jednostki te. Weterani włóczni.
Zakony rycerskie. Gdzie mamy zakony rycerskie? Marsz z tarczami. Zakony rycerskie. Zacznij bagnanie. To już mamy. Potem zacznij badanie i spróbujmy tych. Odblokuj. Nie mamy dość honoru. Kurczę, 50 horroru mi zabrakło. Horroru. Odblokuj sygnaturami. Nie posiadam sygnatury. Dobra, spróbujemy tych ziomów. Siła, dowodzenie. Dojdziemy dzisiaj do nich. Dzisiaj będziemy mieli weteranów włóczni. To oni będą naszą nową jednostką. J, F4. Ty, jak mało dzisiaj rzeczy jest. W ogóle nie było patcha, słuchajcie. Jestem zszokowany tym, że nie było patcha. Bardzo mnie to zaniepokoiło. Badam, 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 badam. Badam, 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 badam. Nie. Badam, 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 badam. Dobra. Mniej więcej mamy to, czekamy teraz na. Tutaj tak. Motocykl przyzwany. Uwaga, teraz będziemy robili latanko. Wii! O, widzieliście, jak ładnie lata, to dzięki skrzydłom husarskim. Tego się będę trzymał. Kawusia mi się skończyła prawie. No nic, trudno. Ustawiliśmy się w kolejce do bitwy. Zaraz bitwa wystartuje. W międzyczasie jeszcze wam opowiem o tym, dlaczego to jest gra. O, proszę bardzo. Dlaczego to jest MMO? Więc tak, mamy postać. Postać może mieć brońki. Tych broniek jest chyba z 10 czy 11 różnych rodzajów, jak nie więcej. Każdy z nieposiadany. Gram sobie solo. Tak sobie pykam luźno, Leo, wiesz? Bez ten. Czasem ktoś wpadnie i zagra ze mną, to wtedy gramy w więcej osób. Ty chcę. Rattan is stronger than steel. Naszym celem jest toczenie bitew. One są od bodajże chyba 10 na 10 do 15 na 15, tak mniej więcej. To jest chyba 15 graczy, czyli łącznie może być 30 graczy w grze, w tych bitwach oblężniczych, i każda z nich może mieć do 40 jednostek, mniej więcej chyba największe oddziały są po 40. Także sporo ich tam może być nawet całkiem, prawie 1000 coś żołnierzy wystawionych naraz. Przy czym oczywiście żołnierzy mamy więcej, bo każdy z nas ma oddziały, które też awansują, jak widzicie, mają różne kolory. One awansują na wyższe poziomy. Można im dodawać broń, jakieś sprzęty, sztandary, doktryny wojenne, które zwiększają ich umiejętności. Cuda na kiju po prostu. Więc tutaj można rozwijać dosłownie każdą rzecz. Można rozwijać nawet konia, na którym się jeździ. Jak jest brońka, to tą brońkę można sobie zawsze ulepszyć na cztery różne rodzaje. Jak jest brońka dla oddziału, to tę brońkę dla oddziału też można ulepszyć. Oprócz tego, że są bitwy normalne, to są jeszcze bitwy w otwartym świecie. Jest to jakby taki cały, cała taka gra strategiczna pomiędzy dwoma frakcjami, które się biją ze sobą. To jest serio. Jest tak gigantyczne, że. Aha, no i co ważne, gra jest darmo. I po polsku, więc jak ktoś tam na to patrzy i się zastanawia, czy zagrać, to 38 giga na twardym dysku i możecie sobie sami sprawdzić. Więc mamy siódmy sezon. Siódmy sezon jest poświęcony Wikingom. Jak widzicie, nie oznacza to, że nagle jesteśmy w czasach Wikingów albo w realiach Wikingów, tylko po prostu, że dodano wikingskie jednostki do całej zabawy. I wikińskie jakieś skiny dla postaci, tak? Natomiast nie zmienia to jakby całej strategii, to jest taktyki walki. Bitwy się toczą w bardzo różnych miejscach, takich dosyć czapy. A to pustynia, a to jakiś chiński zamek, a to jakiś zamek europejski. Tu nie ma żadnej ciągłości świata, bo to jest taki wymyślony świat. Nie fantazy, bo nie ma żadnych czarów. Teraz zaczynamy. Naszym celem jest oczywiście wbicie się do zamku i przejęcie. To jest tak jak w Battlefieldzie, trzeba przejmować flagi. Właściwie to jest bardziej nie ten Conquest, tylko ten tryb to jest bardziej Rush. Jeżeli pamiętacie Rush, to jest właśnie to. Pójdźmy sobie tutaj. A ja sobie pójdę tutaj. O, tam jest gdzie, tam można strzelić. Boing. Za blisko. No.
O, trafiłem. Trafiłem w bramę. O. O, trochę zaniżka. Raduj! Za nisko. Ups! We własną to trafiliśmy. Za nisko. I brzdęk. No nie, znowu za blisko. Ależ tam trafił pięknie. Uwaga, brzdęk. Znowu za nisko. Już prawie. Teraz będzie za wysoko, zobaczycie. No nie wierzę! Dobra, szaniczno, już mnie pomęczy. Przepraszam moich żołnierzy. Z tych trybuszów już bardziej powinienem strzelać. O, już widzę, gdzie powinienem. Biegnijcie tam, chłopaki. Próbujemy się tutaj wbić. Chodźmy tutaj, tędy. Ktoś wezwał ostrzał z tego rzeku. Nice. Pytyka, siema Gucek. Jaka jest najlepsza konica? Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że jak coś mocniej wycerze, a ja tutaj na razie jestem ziemniakiem. I tracę konnicę zwykle po pierwszej szarży. Wybierasz sobie rodzaj, znaczy nie możesz go sobie wybrać po prostu. Musisz go sobie kupić albo w jakiś inny sposób to otrzymać. Chodzimy. O, tu jest dym. Gdzie jest mój oddział w ogóle? Zbieramy się. Dobrze. Mamy to. Do mnie. Teraz będziemy to mieli. No raczej się to raczej tego nie odbiją za szybko. Nie mają szans. No, nie ruszamy się stąd. Zdobywamy punkciki. I hyc, punkciki zdobyte. Chodźcie ze mną, ratany moje. Jezu, ale tu ludu biegnie. I właśnie za to tę grę strasznie lubię, za tę epicką skalę walk. Zobaczcie, co jest niebronione, ale to będzie szybka bitwa będzie. Leżeć. O Jezu. Gdzie są ci moi ratani? Wstawaj! Tam mi wybiją ich teraz, ale trudno.
Zaraz zginę. Nie zginę. Da się uciec. Straciłem co prawda ludzi, ale tutaj się powinniśmy utrzymać. Ja się muszę teraz wyleczyć. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja strategiczna. Można by tutaj prawą flanką się wbić, tak szczerze mówiąc. No, jeszcze 20 sekund i będę mógł się wyleczyć. Znaczy, to nie jest... Gdzie by tutaj można było... A, zróbmy tutaj. Uwaga! And... Brzdęk! 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 To nie był najlepszy ostrzał strzelbusza, to jaki można było sobie wyobrazić. Dobra, leczonko. Halo, leczonko. Leczonko. Siema Eaglewingsie, dzień dobry. Nie ma Kambeja? Co jest? Kambej, gdzie jesteś? To jest skąd wziąć jednostki? Tam dopiero. No dobra, to jedziemy po jednostki. Boję się, że tu będzie ciężko się bić. Tędy się da? Tędy się da. Ten zamek jest dosyć epicki. Ale ludu. To my sobie też zaraz weźmiemy ludu. Weźmiemy naszych ziomkerców z tarczami. Tych weźmiemy. No co jest? Zapraszam. A przejmujemy, dobrze. Nie wiem, czy będzie szybciej będzie drabiną, czy będzie szybciej tędy. Mróweczki, zobaczcie, jak zasuwają. O, jeszcze C tylko zostało. No dobra, to idziemy na C. Nie powalczyłem za bardzo na razie, muszę powiedzieć. I tu proszę. Dobrze. Przebijamy się. Tam takie leczenia lecą w ogóle. Leczenie! Ale pytali nas nie szybko.
No, 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 przeładuj, 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 przeładuj! Wymieni mi moich ty. No niestety, wybili. Przeładuj. Nie wyszło. To leczymy. Dobra, jest full HP. No nie będę tam szedł do WT. Czyli tu jest sens się bronić. Jest sens się bronić. Trzeba tutaj trzymać cały czas. Pro maxie. O! Wyrnosi tych rycerzy. Zabitec. Dobra, próbujmy pojechać tam i po konnicę sobie weźmiemy. By się udało wjechać z konnicą jakoś nawet. Ale ciśniemy ich, ciśniemy ich. Jest szansa, że za 3 minuty się to jeszcze bijemy. Lecz się. I jedziemy. Z tej strony nawet możemy wjechać. Wow! Kurde, jak mi wypłacił. Zabity promax. Dobrze. Nasze. Wygraliśmy. Idźcie tam. Przejmowanie. Mamy to. I przełamujemy. Hehe. Niech tu przyjadą. Warto czasem odczekać troszeczkę, wiecie, nie pchać się do przodu. Co to za gierka do Golapa? To jest Conqueror's Blade, jak widać na podpisach. Jest to takie połączenie. O! Połączenie. Jedziemy. Połączenie MMO z grą bitewną. I jednak jeszcze mi zdążyli wybić kogoś, tak? To jest kurde siara. Dobra, trudno. Zginą. Jedziemy z tobą.
koleżko. Zabity, haha, nie zabity. Łezu, młotkiem mnie! Napinał. Ci to mają srogą tutaj. Ci strzelcy, ładnie tutaj napinają. Spoko, no więc mówię, to jest darmowa giereczka, możesz ją sobie ściągnąć w każdej chwili. 38 giga waży i jest to połączenie gry bitewnej. Ajajaj, nie to umiejętność, miękko odpaliłem. Wygraliśmy. Nawet będzie chyba jakiś całkiem spoko wynik. Nie mam kluczy. SK! Jej! Ale nie mam MVP. Zobaczmy, jak tam statystyki drużyny. No, powiedzmy, 114 zabiliśmy. To jest fajna analiza po bitwie, można sobie zobaczyć, gdzie się toczyła przede wszystkim bitwa. Myśmy weszli, przypomnę, tędy. Kymir. Potem żeśmy wbili się. Tutaj była mała bitewka, w której żeśmy wzięli udział i tutaj żeśmy się naparzali, nie? Na tych schodach. A potem już był wjazd. Nie rozumiem do końca, co to jest to... Aha, kto gdzie zginął chyba. Zabiliśmy 42, oni 27 i zabiliśmy im więcej żołnierzy. No, z 2000 zostało im 300. Jak długo generalnie zachęcam do ściągnięcia i zagrania ze mną, bo teraz jeszcze jest czas, tak? Przypominam też, że są te dropy, zrzuty. Są dropy, które działają od samego początku, o 14 powinny się zacząć jakby już pojawiać tam. W sensie trzeba oglądać półtorej godziny, żeby dostać dropa. Więc teges, nie? Stream będzie do 14.30. Ja oczywiście zapraszam też do siebie, akurat w Conquerora gramy mało, ale ostatnio moi widzowie się bardzo nakręcili, żeby w to pograć, więc pewnie będziemy grali nawet dzisiaj, wieczorkiem. Oprócz tego u mnie się gra jeszcze w LoL'a, tam jakieś inne giereczki. W końcu Polsat, nie? To trzeba grać w LoL'a. Dobra, co my tam mamy? F5, sezon, przepustka, zdobyte rzeczy, daj. Nic więcej. Level. 2 punkty. No to jedziemy do tej 40, bo widzę, że to jednak ma znaczenie. Teraz już. Mamy jakąś lepszą tarczę? Nie, nie mamy lepszej tarczy. Hełm ciężki. No to nie mogę go założyć, bo wtedy nie będę mógł nosić tej brońki, którą mam. A w ogóle może to jest już moment, kiedy powinno się zainwestować troszeczkę tutaj. Bo tak, to jest niezłe. O, to było całkiem spoko. Mam same ogłuszające, nie mam żadnych defensywnych. Szarża mi jest potrzebna. Ten cios tarczą już rozwinąłem do maksa, więc no nie mogę go teraz ten... To przebija się przez ten. Przez obronę przeciwnika. O 15 MSI w LoL-u, tak, prawda. Śledzę. Z uwagą. Dobra, spróbujmy normalną bitewkę na otwartym polu. Tej lisy. Mogliśmy od razu wziąć, to byśmy już mieli z tego jakieś tam awanse. No, dawać bitewkę. Boring. A właśnie, pokażę wam mapę świata. To jest mapa świata. Nie pytajcie, o co w niej chodzi, bo nie mam pojęcia. Tego jeszcze nie dotykałem. Żeby nie było, ona jest większa, tak, to jest jeszcze cała inna kraina, po niej można jeździć, odwiedzać te inne miejsca. Turul
Ogólny opis. Obierz to miejsce za cel. Nie, bo mnie znowu wyrzuci z kolejki. Nie chcemy się wyrzucić. To już SI. Rozumiecie, tu się dzieją rzeczy. 300. Czyli co, to są w ogóle jeszcze jakieś graczy? Templar Old Orden. Jesus. To jakieś połączenia. Za dużo rzeczy. Miasto duchów. Kolonia handlowa. Jak widzicie, to się jeszcze będzie rozwijało. To jest opisane. Tak? Czyli to już mają gotowe w jakiś sposób. To. Już jest struktura pod następny dodatek. To się będzie tak rozwijało na cały ten świat. O Jezu, jakie to jest olbrzymie, zobaczcie. Cały ten kontynent będzie. Oczywiście bitwy toczą się zawsze na takich samych jakby mapka. A taki sam na mapkę. Więc zawsze będą te same zamki lub te same otwarte tereny. Bo tak to jest skonstruowane, ale sam pomysł jest super fajny. Troszkę to przypomina Urbenda pod tym względem. Dobra, ja zawsze tutaj biorę konnicę, żeby mogli zginąć od samego początku. A dziękuję ci, Leo, bardzo mi miło. Mówię, zapraszam do mnie. To ja. Dzień dobry, Beliarku. No już tam, dawać. Jezu Chryste, jestem tutaj najwyższym poziomem. Ale dostaniemy. Chyba, że przeciwnicy będą tacy jak nasi sojusznicy. Tak. Tak. Tylko ten Unkas nas pewnie tam porozprowadza. To wiecie, jeden gracz dobry to potrafi tutaj przeważyć szale zwycięstwa. Nie całkowicie, nie da się wygrać bitwy jedną osobą. Ale można namieszać. Jak się ogarnia, to taka postać to jest naprawdę po prostu jak taki Achilles na polu. To jest właśnie o to chodzi, nie? To jesteście takim Achillesem, który jest na czele swojego działu Myrmidonów. Czy też Skrzetuskim na czele swojego oddziału nieokreślonych pikinierów konnych. Konnico. O, dobrze. Unkas wyszedł z bitwy, a Unkas to był ten ich najlepszy gracz, także. A, to się zmienia. Unit, assemble! Get into position. Hurry up! Get going! Advance! Follow me! After me! Mamy to. Zagubki przybiegli, zajęli i pobiegli dalej. No to my tutaj poczekamy na jakiś. Czy powinniśmy stąd ruszać dalej? O, no siema. Attack at will! Wow. Biją mi konnicę, bo jest niestety pikinierze, a pikinierzy są strasznie, mają wysoki debecz. Zabiją mnie. No niestety, bez szans.
Odwróć. Tych? Dobra. W sumie to nie. Lepiej wyjść najpierw jeszcze. Weźmy tych. Dobra, jedziemy. Poszli. Dlaczego na cenik nie, nie się nie, nie ten nie, nie fatyguje? Tam jakiś dym. Ci uciekają. Jezu Chryste, ilu tam jest tych bohaterów? Dwóch? Trzech? Ktoś do mnie będzie jechał? Uff, jakie tutaj ruchy się wykonały tam na tym cesie. Już tu biegną. No, dajesz. A, jest kursor. No, jak tutaj mogę wezwać pomoc? Nie mogę. Units, assemble! Form up! Wipe them out! Raise your shield! O Jezus, jak mu wjechałem w pledy. Dobrze. Leżeć. Ci są dosyć mięscy ci gracze. Ale moja armia niestety jest całkowicie wybita już. Jedziesz! No bez szans niestety. We trzech mnie tam zczanżowali. Siema Karwanoku. Dzień dobry. Rozczarowanko. Ale przejęliśmy to C. Dobrze, to zaraz tam wróci. Aj, konia mi zabili pewnie. Aaaa, siara. Tak, wierzchowiec niedostępny. Dobra, pójdziemy na C, na B. Na C. Już wygranko? Szybka piłka. Nie uczy mi. Nawet nie zostałem MVP. Za mało żeśmy gubili. Tak, ale ta bitwa była underwhelming. Więc nie czekając długo, dajemy kolejną bitwę. Nic nie awansowałem wyjątkowo. Emotki, umiejętności. Gdzie tam było to było? Nie tutaj. Units. Tylko jednostek. Rycerska. Odlokuj. Tak jest. I teraz ich sobie trzeba do koszarów. To tak, wydajmy. Tych wywalmy. Zwolnij jednostkę. A nie. Składy pułku.
Dobra, dane sobie usuniemy i dodajmy tutaj. Właśnie, no, to nie kupiłem. Koszary. Werbuj. Tak. O. Uff, dał się? A! Nie, dobra, się uda. Nic już więcej mnie, na nic więcej mnie nie stać. 25, a to 30 kosztuje. Może powinienem wywalić tych i zamiast nich wziąć tych. Już mnie na nic nie stać. Nie jestem przekonany co do tych ratanów. Atakujemy znowu. Moja pierwsza fioletowa jednostka, chciałem zwrócić uwagę. No dobra. Co wy dzisiaj tacy cichutcy w ogóle? Ogień się patrzy. Trzeba się skupić na oglądaniu. Bo może coś umknąć, jakiś szczegół. System walki mi się w tej grze podoba. Jakby Gothic miał taki system walki. Przepraszam, ale ja jestem ten nienawistnikiem Gothic. Ale jak miał taki system walki, to było dużo lepsze. Jedno, czego mi tutaj brakuje, to parowania jakiegoś dobrego. Wydaje mi się, że nie ma. Ci już sobie strzelają. Chodźcie, chłopaki. Wejdziemy w Siege Tower. O, tutaj są tam. Albo może nie. Tak będzie ciężej ich wystrzelać wszystkich. No właśnie. Nice. Nice. No. Czekaj, jeszcze. Boink. Dobrze strzelają ty. Boink. Można troszkę wyżej. Przeładować. Oż ty w mordę, ale mi przysuczył. Na szczęście jestem tutaj schowany, więc chyba mnie nie wypatrzy. Zabrał mi! Zabrał mi działo! Moi tutaj jeszcze
żywią. Ci pchają wieże. Battering ram się pcha. Tu stawia działo. Tego się nie da użyć. Uch, ale ty nas ten napalany. Uuuu, strzela w nas. Nic nie trafiłem. Form up! Hurry up! Protect the commander! Form up! Get going! Close order! Uuuu, jak się powoli. Dawać! Tam już się przebili. Biegniemy. Let's lead the charge. Wow! Kto mi tak? Au! Zresetowali mi niestety leczonko, więc... Trzeba sobie wyrąbać tę drogę. Czy ktoś jest? Zabił się, zabił się. Dobra. Lecz się, ile się da. Póki jeszcze chłopaki są. Dobra, mamy to. Żeby tutaj gdzieś było jakieś leczonko. Nie ma tutaj żadnego leczonka, niestety. Bardzo by się przydało tutaj. Co tu się działo z panem? Idźcie. Trudno, zostanę sam. Popilnujemy tutaj na razie. 7 minut. Mamy ten B. Na to B trzeba się kopnąć. Siema Kubej. No nie no, dobra bitewka.
leczonko. No, jedziemy. Jedziemy z nimi. Tak się wbiłem, głupio. Ależ to było słabe z mojej strony. Naprawdę. Jak dziecko. Nie powinienem był tak się bijać. Dobra, tu chłopaki bel dobywają. Moje ziomki widzę. Aha. Stracili połowę ten. Dobra, spróbujmy tych. To są ci! Tak, to tutaj trzeba. Trochę mi się ta szarża nie udała. No. Dalej. Jaka tu jest rzeź? Jesus. Bum. Tak jest. Dać mi ich rozjechali tutaj. Zabity. Proszę mnie tutaj ustawić. No, zapraszam. No niestety tym troszeczkę poginął, ale trudno. Nie można mieć wszystkiego. Zabić go! On jest jakiś taki bezradny ten chłopaczek.
Nie zrobię, nie zrobię. Moich tu już wybili. Dobra, ci bijają, to idźmy za drugimi. Bez szans. Znaczy, no mogłem się jeszcze tam z nim ganiać, ale już bym nie chciał. No nie idę, nie idzie mi jakoś wybitnie. Strzał prowadzony. Ładna ta animacja. Boing. Boing. Dobra, bierzemy naszych najlepszych. Tak na razie. Nie zwróciłem konia nawet. Pięć minut jeszcze mamy. Będę... Ach, idealnie czekaj. Chodźcie tutaj. Kto mnie tutaj tak klepiał? Kurde! To mi wybiją ich niestety. Strasznie ceniłem. Wszedłem sam. Nie, ci fioletowi nie są jeszcze rozwinięci, a ci niebiescy są. A tu po prostu strzeliłem po całości. Było się umocnić, poczekać. A nie się wbijać na pałę. To mam karę. No, tutaj już przechodzą. Ale mu to... O, już mu wbił. Obywatelu, uciekaj. No, dwie sekundy... No, 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 dążę się jeszcze odrobić. Dobra, bierzemy tych. Cię ci bardzo podobają, nie wiem skąd się ich bierze. Assemble! Form up!
Uciekł tam, kurde. O, tutaj jesteś. No i mnie znowu zabili. No. Okay. Coś mi przestało iść tutaj dwoje. Elo! Stulejarz. Nodaci! Powerful Nodaci. O, tu będzie zaraz ostrzał. Ten się nieźle naparza, koleżka. Dobra, wygrywamy. Aż jest contested. To nie wygrywamy. Mamy to. Nie mamy tego. Cosmic Enigma. Tych trzeba wybić. Bohaterowie jak wchodzą, to nie można przejąć tego. Poleciał dropik, no i widzisz, bardzo się cieszę. Kuzdyko, no niestety to nie ja decyduję tutaj. Cały czas mam kunia, to jest w ogóle bliskie. No, o, wygraliśmy. Nie wygraliśmy. Już było blisko. No, wygraliśmy. Seczka nawet spadła. Totalny koks. No, tak, to prawda. Moje wyniki nie były tak dujące. Łucznicy to jest taka specyficzna jednostka, którą trzeba wiedzieć, gdzie wstawić, bo jak się... składy po łuku. Super. Chyba wezmę zamiast nich ten łuczników właśnie. Always on target. 120, co mi jeszcze zostało? Zostało mi jeszcze na jakichś chłopów? Zostało. No, no dobrze, no to skoro zostało, to weźmy ich też. Lewko jednostek. Teraz patrzmy sobie dalej, co my tutaj możemy zrobić. To nic mi się nie chce rozwijać, ona mi nie pasuje. Dobrze, dużo ekspert potrzebne, to zanim to się zdarzy, to jeszcze minie. Polowe. Ja lubię te polowe. Tam się można bardziej bawić tym. O, mam awans. I teraz w armor idziemy. A może w hapeki? Obrażenia kute. Zbroja i hapeczki. Dankos. Dankos właśnie gra sobie. Jesteśmy tylkowani, jesteśmy dobrze. No proszę, co do sekundy niemalże z przewidywaniami. Gdzie jest ten drugi skład? A, to jest ten? Ten. Aha, dobra. No tak, dobra, dobrze. Przyjdziemy sobie ten. Dobra.
Tu akurat mogliśmy wziąć kawalerię, ale... Tak, ale koncept tych bitewek w takiej skali jest super fajny. Poorajmy punkciki. Dostaniemy za te punkciki? Nie dostaliśmy. No kurczę, a tu będzie krwawo. Wybić. Oj, oj, to jakiś nubletor. Widać. Dlaczego ja tu jestem solo? No, zrezygnował jednak, popatrzcie na. No nie dobra, tego. O, przyszła pomoc, super! Tak to asysta. Wybić ich. No, mamy to. Nice. Formacja też ma znaczenie, idzie. Właściwie, to tutaj możemy... O! Niech się tutaj bronią. Dobra, to mamy super wybronione, tylko co z tym tutaj? Widzę, że tutaj z kolei jest słabo. Tu jak biegną przez pole.
Wiem, że jak stąd tylko pójdziemy, to oni tutaj nam natychmiast biją w ogóle. Sekundę. O, właśnie. Oż ty w mordę. Uff, wyratowałem ich w ostatniej chwili. Nie zawsze jest asysta. Proszę, cały czas się utrzymali. No dobrze, żeśmy ich tutaj stąd nie ruszyli. Dobra, była draka. Dobrze. Och. Znowu asysta? Nie wierzę w to. Kulcik! Oj, wybili mi tutaj ich. Overrun! Ajajaj, mogłem szarżą uciec przecież. Kurde, kupiłem. Siema, Kamilu. No? A jest darmowa. Więc tego. Możesz ją sobie kupić za darmo. He? Nie można kupić czegoś, co jest za darmo. Kurczę, oni się tam srogo jakoś bili w ogóle i umacniają się tutaj na podejściu. Tutaj nie ma szans. Przegramy tę bitwę chyba. Tak mi coś się widzi. Oni są lepiej tutaj poustawiani. Dobra, chodźmy na górę. No! Oczywiście, że... Aha, jest tutaj ten. Wow. Dobrze, ponieważ kolega nie ogarnia, to tego. O właśnie. O Jezus, tak. Plery. Bardziej się opłaca zawsze od tyłu oczywiście. Bici. Dobra, tu już nie ma co, paku. Dobaj!
czwórne zabójstwo. Jeden. Drugi. Dobra. Uciekać. Dobra, może się uda jednak. Tak mi mocno ich tutaj. A gdyby ich tutaj ustawić, tak? O. Tak będzie dobrze. I się bronimy tutaj. Bo jak mówiłem, jak w chwili, w której się stąd ruszymy, to oni stąd nie... Szybka akcja. Bóg wojny. Ła! Prawie. Strasznie ci łucznicy nawalają. Polą jak cholera. Haru. Dobra, już przegraliśmy. Jezu! Łucznicy. Widzieliście? Dobra, przegraliśmy, no ale ten styl. A+, to był MVP. Ten. Cyklus. Przypominam, że są dropy od samego początku. O, weterani dostali awans, dobrze. Które już tam nawet ktoś powyłapywał. Giereczka jest darmowa, do pobrania tam się link wyświetla, więc wiecie skąd wziąć, polecam. 38 giga, troszkę dużo, znaczy dużo. Jak współczesne czasy, to jest tyle, co... Ja to zawsze wspominam recenzję Wing Commandera 2 w Top Secrecie, 90 któryś tam rok. Gra zajmuje oszałamiające 20 mega na twardym dysku. Wtedy to takie dyski były, 20 mega to był cały dysk. Dobra, units, proszę, level, oj tak, tak. Rattan is stronger than steel. Ready to serve. To takie chwilowe boosty do jednostek, znaczy dniowe, ale ja nie używam tych gości, czyli dlatego nie mogę użyć do kogoś innego. O, tych można byłoby awansować, ale czy bardziej nie lepiej awansować tych, użyj. Tak. O, teraz możemy sobie zrobić tak. Tak, tak, hartowanie, obronę przed atakami, zwiększa obrażenia kłute, tak, 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 nierozproszonym szyku, o, ja jestem bardzo nierozproszonym szykiem,
Jeszcze jeden punkcik, hit. Dobra, a mamy weteranów włóczni na 10 levelu. Abiot studia in Moris. O, tutaj coś mi się dało. Ścieżka wiary, bonusik, no. Konik? Nowe rzeczy do konika. Zobaczmy. O, punkty. Dostosuj. Konik. Wierzchowiec. Aha, w sensie, że mogę sobie mieć ustaw domyślnie tego. Lalek, cyk. Tak. Tak. Hu, panie! Człowiek się od razu lepiej czuje, jak coś takiego. Wypisasz runę, nie mam wiedzy o runach. To jest jeszcze nie mam tego nawet odblokowanego, skumajcie. Gram w tę grę już, ojej, będzie... Ile jest? 20 godzin? 25? To jest dużo czasu, jakby na poświęcenie na jedną grę. 20 godzin to jest zwykle AAA tytuł singlowy do skończenia, tak? I są rzeczy, których jeszcze nawet nie odblokowałem. Aha, tutaj żeśmy dorzucili tych pałonierów. Atakujemy, to bierzemy tych, będą obsługiwali ten. Będą chłopaki obsługiwać tarany i te wieże oblężnicze. Niech dopchają je do... Wiesz co, Mader, to jest dużo, no. Ja wiem, że są ludzie, którzy mają to 1000 godzin albo więcej. Ja mam 2000 w PlayerUnknown Battlegrounds na przykład. A nie wiem, ile w LoL'a wbiłem w życiu. Po pierwszym roku WoW'a miałem 101 dni wbitych time played, tak? Czyli z 365 dni, 24-godzinnych dobowych dni. Miałem 101 dni w WoW'ie spędzone. Dobra, chłopi. Patrz. Do roboty, chłopaki. No i teraz patrzcie, bo to jest najbardziej widowiskowy w ogóle moim grze. Gdzie im pojedziemy? Lecimy. Patrzcie na to. Piu! Uciekł akurat, ale nieważne. Ci pchają. O, idealniak. Przeładuj.
Nie przejmujemy się, to tylko chłopi. Bum, za nisko. No, no, o, jaki ładny. A, znowu za nisko. Lecisz? A, za wysoko. Siema, Piotrek. O, rozwalili mi działo. Blacha mowa. Czy moi... Reach the gates? Reach the gates, czyli dotarł. Będę jechał na koniu, bo wtedy się staje większym celem. No nie. Pudło! Oprócz tego nasi doszli tutaj do tego, zaraz będziemy... O to kurcz. Ci są bardzo, bardzo, bardzo wysoki damage mają. Ale bardzo szybko giną. O, wyrżnie ci. Jeni. Au, 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 jak mnie tam wygarnął. Cofuj się, cofuj się. No niestety. A tutaj tak karzą za te śmierci, słuchajcie. Idę pobierać, bo koks widzę. Coś w tym jest. O, o, dobra. Wracamy. Pamiętajcie, to byli nasi najprostsi w ogóle chłopi. Teraz dopiero idziemy z jednostką. Jedziemy na górę. Spadł. I się zabił. Epipis. Tudum. Nikt tam nie wjeżdża od pleców? Nie. Tu już mamy, tak? Mamy to? I mamy to. Bitwa wydłużona o 4 minuty. Nie odpuszczaj. Dojedziemy tędy. Chyba tędy jest jakieś zejście. Jednostka za mną. Za mną. O, tam ktoś zabił. Form the line. A, to do mnie jest przejście, tak? Takie jednostkowe. Żołnierze jeszcze tutaj są? Oj, kurczę, coś mi nadbili troszkę. Aaaa! Ten to nie ma szans. Dobra.
Kosztowka tutaj. Gdzie by ich tutaj ustawić? Do przodu. Spalaj ulta. Ult. Kurde, i mi wybiją włóczników. Jak na bitwę przystało, w tle słychać Messengera. Jest za darmo, oczywiście, że jest za darmo. Tak, the commander mają, dobra, tak jest. Asysta. Ło! Dobra, tych to trzeba trzymać ze sobą zawsze. To jest najlepsza możliwa rzecz. Oni sobie chodzą dookoła mnie. Gdzie tutaj jest? O, Hanus. 120 tutaj tak jeden. On się strasznie wolno rozpędza, ten konik. No, trochę o to chodzi, żeby nie był przegięty. Kolejny dropik. O, widzisz? Leo dzisiaj jest wygrywem. Dobrym. Dobra, weźmiemy moich tych. Jest już? Dobra, są. Cyk. I na plecach. Dobra. Jedziemy. Którędy tu się da? Chodźcie do mnie. Dlaczego nie idziecie? Dawaj tutaj, chłopaki. Oooo! Ale żeś mi ich rozjechali. Prawie bez strat. Nie, bez strat, ani jednego żołnierza na razie nie straciłem. Dobrze. Dziękuję. Idziemy, gdzie tam jest tutaj? Za mną. Dobra. Szefek się musi wyleczyć. I idziemy dalej. Wow, jak mi wypłacił! Szkoda ich, stracimy, ale dobra, to jeszcze są nasi, więc... Ale mi wypłacił! Dostałem z armaty prostą banię, jak zażywałem. No, muszę powiedzieć, że to było bardzo ładne. Szkoda moich gienków, no ale... A ci tutaj w ogóle skąd? Co oni robią na... Co? Jeszcze zostało 4. Tutaj, samuraj. Z Nodachi. Wiadomo, no, dużo tej jednostki nie zostało, nie? Umówmy się.
weapon! For close order! Unit, assemble! That's your final flag. Please close order! Stand ready! Brace yourselves! Wszystko mi wybili. O, jest, wygranko. Cały czas nie mam kluczy, więc cały czas nie zrobimy tego. A plus, nie jestem MVP, ale... Ale blisko było. Dzielnie walczyliśmy. Opuszczamy i następna. Kurde... No nie, ewidentnie mi urwał głowę. Siema Reku, przepraszam, że się nie witałem, bo nie widziałem, tam akurat bitwa była. Czy ja polecam w ogóle tego, Conquerora? Tak. Po tym czasie, który w nim spędziłem, sorry. Tak, zdecydowanie polecam, to jest fajna gra. Bitwa oblężnicza, dążę do bitwy. Kłościki. Ona nie ma jakości AAA, ale jest absolutnie dobrym... O, aż się warto, to się porobiło. Ale absolutnie jest to dobra giereczka. I się odblokowuje cały czas coś. Tu cały czas coś trzeba odblokować. Koszt 100. Nie wiem ile mam, więc... No 100 żołnierzy w jednej bitwie, to jest sporo. No, dawać bitwę. O, chłopi mi awansowali. Tu się nic nie da. Ci są spoko, lubię ich już. Weterani będą używani. Podobnie jak będą używani... O, widzę, że przyszło trochę więcej osób. Szkoda, że to ostatni stream z Conqueror's Blade'a. To już szósty nasz. No ale może będą jakieś inne z innych gier. Znaczy inaczej, na pewno będą jakieś inne z innych gier. Dobra, na początek chłopów. Niech się męczą. W zależności od tego, ile ta bitwa potrwa, to będzie już chyba ostatnia. Bo potem nam zostaje jeszcze 10 minut. A na pewno jest jeszcze pre-game show jakiś, pewnie tam za Messaja. Masz wrażenie, że aktualnie darmówki są lepsze od tych płatnych? Nie są lepsze, są równie dobre. Powiedziałbym w ten sposób. I mają... Znaczy są... W darmówkach są rzeczy, których nie znajdujemy w grach AAA, bo się ludzie boją robić i inwestować pieniądze w tak ryzykowne projekty. Albo nie umieją, tak jak Amazon. Słyszycie, że ten skancelowali teraz grę z Władcy Pierścieni. To miało być właśnie coś podobnego. W miarę mało toktyczność ten community jest, znaczy mało patrzę na czata, co oni tam piszą, ale z drugiej strony też tak, może później pewnie w rankedach to tak. To są też rankedy, jest w ogóle system rankingowy, nie pytajcie, nie próbowałem nawet. Too much. It's beautiful, ale ja jestem troszeczkę przytłoczony ilością rzeczy, no tylko to jest też kwestia tego, ile się czasu w to zainwestuje. Zwłaszcza jak się ma powracające uzależnienie od ligi. Mm-mm-mm.
Dobra. Chłopi chałotnicy. Chać. Do tego jesteście potrzebni. Działo mi dajcie jakieś. Tutaj jest działo. Gdzieś tu? Jeszcze nie. Jeszcze za nisko. Dostali? Bum! Ach, tuż. Jeszcze kawałeczek wyżej. Bum! Lecisz? I plomba! Idealniaczek. Ga. Bum. Ale za nisko i troszkę w lewo, tak? Bum. A, przeciął. Ten dostał. Na wysoko. Jeszcze kawałeczek, jeszcze kawałeczek, jeszcze. Bum. Plomba. Nie plomba? Przewody, 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 przewody. Jakim cudem za nisko? Dobra, to działo już nie strzela. Uch! Jak mu przeleciało koło głowy. Cześć, miau, miau. Oj, tam się różne rzeczy działy, tyle ci powiem. O, zrzuciłem go na dół. To nasza. Dobra. Idziemy. Zabiliśmy kogoś. Wyrzucona za odejście z komputera. Od komputera. I bardzo słusznie, Afkera. To są moi chłopaki. Nie! Ak się dałem zabić. Z czego on mnie tak rozwalił, ten koleś? No wygląda to jak bitwa średniowieczna, tyle powiem, no. Miał, miał. Mogło tak być, no, tam były różne dziwne rzeczy. Dobra, bierzemy pikinierów na razie i pędzimy na górę. Nie, pędzimy dołem. Zapraszam. Dobra. I jedziemy. Aha. Leżysz. Uciekają. Biegniemy za nimi. Idziemy. Dobrze jest. Dobrze. Chodzimy. Advance!
Bulgarian Psycho, no nie bardzo. Zabity? Ja asystę dostałem. Wycofa się, wycofa się, wycofa się. Zaczynaj. Jezus, pięciu bohaterów tutaj jest. Teraz tak zginę, a moi włócznicy już odeszli, więc... Czas już stąd się ewakuować. Dało się. Poczekajcie, a da się z tego? Nie, nie da się. Nie, prawie mnie tam wykosili. Dobra, muszę się wysunąć. Spoza walkę tak zwaną. Stamtąd to nie ma co brać. Tutaj nie mamy dość tego, bo nie mamy skąd wziąć zapasów teraz. Tam jest najbliższy punkt do zapasów, ale to trzeba byłoby go przejąć najpierw. A to się nie wydarzy na razie, tak? Leczenie mamy włączone teraz, więc się leczymy. Siemani Sonic. Spróbuj. Jest darmowa, więc wiesz, nic ci nie broni zainstalować i sprawdzić, czy działa. 38 giga, od razu odpowiem. Dobra, tu jest sroga walka, nasi wygrali. Fajna walka na tych schodach. Uff, znowu łucznicy. Łucznicy to jest ten najgorszy rak w ogóle. Człowieka zabijają chwileczkę zupełnie. O! Ładne. Chodźmy w takim razie tutaj po cichutku. Przejmijmy to. O właśnie. Dobra, mamy to. I bierzemy naszą drugą najmocniejszą jednostkę. Za mną. Jadziemy. Siema, Renek. Co tu się dzieje? Jest bitwa. Zobacz. Ale to ładnie poszło. O Jezu, co tu się dzieje? Zaraz będę miał ja mój ostrzał z trybuszeta. Wezwać biednemu. Nie, to nie. O. O. Zróbmy tak. Tutaj ustawmy sobie. Tak. O właśnie. Hyc. Boing. I ostatni strzał, idziemy. Boing. Assemble! Advance! All right! Advance!
Nie udało się. Zabili mnie! I rozwalam moich weteranów. Jak tam ktoś nie podejdzie, to nie będzie dobrze. Bijcie się z nimi! Ale żeś. Dobra, tędy to się nie wejdzie chyba. To nie było dobre. Nie no, to jest 15 na 15 teraz graczy. Aż to są sami gracze. To są gracze, a cała reszta, te jednostki z nimi biegające, to są oczywiście jajki, tak? Ci, którzy mają nameplaty i paski zdrowia, to są gracze. A cała reszta to są jajki. Co temu się stało? Lag. No i rozwalili mi jednostkę. Ależ szaniem. Weźmy sobie łuczników w takim razie. Matko Bosko, jak daleko od wszystkiego. Hejja! Ostatnio oglądam namiętnie wujka Rogera. Uncle Roger. To jest ten od komentowania Fried Rice. Polecam. Cudowne. A, są i moi łucznicy. Dobra, mamy to. Nie mamy tego. O Jezu, co tu się stało? Przylecieli. Fiu, ładnie. Mamy to. I ding. Słuchajcie, zostało 6 minut, więc już nie będziemy zaczynali kolejnej bitwy, ale ta była bardzo spoko. Oby więcej takich bitewek. Porozwijały nam się jednostki. Nie, no fajna, fajna bitwa. Fajna bitwa bardzo. Bardzo mi się podobało. Jeszcze zobaczymy, co tam nam się zaawansowało. Siema, Jakiek. Jasiek, no wiadomo. Fan czego? Conquerora? Spoko gra. Rozumiem. Bycie fanem. Dobra, co mi się zaawansowało? F5, pas. A, to w takim razie trzeba też jeszcze jedną rzecz zobaczyć. No właśnie. Schematy, namnęczyk. Cześcik. Zapasy, ekspy, tak. Uszty. To wszystko? Wszystko. Traktaty, dobra, to jest co innego. Teraz dalej. Player. Dwa punkty zaawansowane do przydzielenia. Wrzucamy w armora. Co dalej jeszcze mamy? Mamy jeszcze L mi questy. Codzienne 5 bitew. Idź. To jest super akcja. Klika się i on automatycznie jedzie do celu. Kolejne zadanie. Nic nie zaawansowało. O, zaawansowało mi tutaj się, proszę bardzo. Ścieżka wiary. Tak, nice. Jeszcze coś tutaj jest? Tutaj. Coś, wszystko. Nie, jeszcze mamy tutaj. A, zadania tygodnia, tak? Odwaga, ukończ, dowodzenie, ukończ. Zaraz będzie, zobaczycie, że jeszcze coś mi się... O, już mi się podblokowywały levele. Levele. Jedziemy w armor. Kariera. Osiągnięcie. Broń i rozwój. Coś wygrałem, trzeba otworzyć. Rozumiecie już ten loop? To się nazywa loop, coś takiego. Czyli pętla rozgrywki. Proszę bardzo, koszary zostały powiększone.
Proszę, działo. Proszę. Tu więcej rzeczy, z których się robisz inne rzeczy, które można robić. Musiałbym pójść do mojego tego. Do mojej skrzyni. Dobra, słuchajcie. Siema, targecie. I do widzenia, targecie. Siema, brzosy. I do... Dzięki wam wszystkim za to, żeście byli. Bardzo mi było miło. Zapraszam do mnie. Zaraz tam jeszcze wrzucę wam linka. Ja gram. Conquerora też będę grał. Zwłaszcza jak przyjdziecie i powiecie, żebym zagrał w Conquerora, to wtedy zagramy w Conquerora. A grywam w ligę, grywam w Player Unknown Battlegrounds i jakieś inne rzeczy. Pozwolę sobie bezwstydnie zrobić jeszcze tutaj reklamę. Twitch TV Flash. O, zapraszam bardzo. Dobra, a tymczasem żegnam się, do widzenia i do zobaczenia. I tym kończymy też niestety już nasz cykl streamów z Conqueror's Blade'a. Więc ten, do zobaczenia na polu bitwy czy coś. Na razie.